Marynowanie drobiu, czy przyprawy suche, czy przyprawy mokre, czy solanki, czy zasypki? Proszę Państwa, dzień dobry po raz kolejny. Ja tu dziękuję Panu doktorowi, że dba o to, co trafia do nas na stół i cieszę się, że jest to monitorowane. Natomiast to, jak ten kurczak smakuje, tak generalnie rzecz biorąc, no to jak w modzie, tu kobiety najwięcej mają do powiedzenia, są mody na pewne przyprawy, na pewne marynaty. To, co powiedział szef Marcin, oczywiście są tacy goście, są tacy kucharze, którzy uważają, że taką najlepszą marynatą na dzień dzisiejszy jest marynata sucha. Czyli nacieramy mięso, odkładamy, marynują od 12 do 24 godzin i uważają, że uzyskamy wtedy najlepszy efekt. Druga, czyli to była ta włomińska, pruszkowska szkoła mówi, że jednak mięso drobiu jest na tyle suche, że warto sięgnąć po marynatę mokrą. I dzisiaj Państwo będziecie mieli szansę spróbować jednej i drugiej. Gdybyście mnie zapytali, jaką ja preferuję, to bardziej tą, o której w tej chwili powiem. Czyli zawsze bazą jest mokrej marynaty olej, na przykład rzepakowy, do którego mam ogromny szacunek, ale nie ten z pierwszego tłoczenia, który ma piękny kolor, aromat i używamy go dość często do pieczywa, tylko po prostu uniwersalny, tak aby nie wkładać się w kurczaka kolejnego jakiegoś smaku, którego zupełnie nie potrzebujemy. Poza tym oliwa z oliwek, tak jak sami Włosi, Hiszpanie, Grecy mawiają, jest idealną jako dodatek do sosów, do sałatek i nie tylko, ale nie do marynowania, z tego względu, że później będziemy to mięso piekli, smażyli, poddawali obróbce termicznej, co powoduje, że no, dla wielu z nas gorycz oliwy z oliwek nie jest tym smakiem pożądanym, zwłaszcza dla Polaków. Łączenie oleju rzepakowego i teraz z czym? Oczywiście tutaj zaczynamy już rozmawiać o tak zwanej fantazji łańskiej, kulinarnej. Czy na imprezie mamy dzieci, czy są tylko dorośli, bo jak są dorośli, to możemy sięgnąć po musztardę z jalapeno, rosyjską bardzo mocną, dijońską bardzo rosyjska mocną. Rosyjska teraz nie. Tak, ale nadal pozostałe w kurczowniach trzeba sprzedać, Panie Prezesie. Przepraszam, że przywodam, ale podobno była wycofana wódka rosyjska ze sklepu. Pan wczoraj byłem w jednym sklepie. No ja wycofałem, bo tak dystrybutor poprosił, żebym wycofał, bo to nie wypada, żeby w takiej restauracji była wódka rosyjska. Szczerze mówiąc, faktycznie Polacy o nią nie pytają, a ukraińska, którą przysłali, nie pochodzi. Więc to tylko tak wyjaśniając. Mamy olej rzepakowy, mamy musztardę, która już daje nam smak i charakter marynaty. I teraz ja osobiście bardzo chętnie sięgam po polskie miody. Nie jest to miód spadziowy, nie jest to miód gryczany. Moje ulubione, ale niestety dzieci, kobiety twierdzą, że on jest najbardziej aromatyczny, raczej akacjowy, lipowy, a tak naprawdę wielokwiatowy. I tutaj pewnie tak jak i przy kurczakach warto spojrzeć na słoiczek, co by na tym miodzie nie dostrzec takiej nazwy, wyprodukowany z wielu tam miodów krajów poza Unią Europejską, pasz przyjechało z Chin. Więc tutaj moja taka prywatna prośba, jeśli Państwo kupujecie miód, to raczej z takich miejsc, które znacie lub ktoś Wam gwarantuje, że faktycznie tam jest więcej tej jakości, a mniej cukru. Czyli mamy już trzy produkty. No i zaczynamy teraz zabawę tak zwaną smakową. Są tacy, którzy mówią, że do marynaty jest dobrze dodać trochę soli. Faktycznie, jeśli Państwo nie sięgacie po mieszanki przyprawowe, które są gotowe, bo są tacy, którzy idą na skróty, czyli mamy olej rzepakowy, mamy musztardę, mamy miód. Czym możemy zamienić miód? Cukrem oczywiście.
czymś słodkim, bardzo popularne w kuchni amerykańskiej i... Syropem klonowym? Marcinku, daj panu tutaj książkę. Marcin będzie robił za Marysienkę. Więc zdecydowanie tak, powiem Państwu, że syrop klonowy bardzo fajnie współgra z kurczakiem i nadaje fajny smak. Później, jeśli nie sięgamy po przyprawy, które są w miksie, pikantne, staropolska, tego co sami Państwo wiecie, że jest wiele i osobiście tworzyłem wiele. Każdy z kucharzy, z szefów kuchni, taki jak tutaj z tyłu siedzi, albo stoi, albo Marcin, my staramy się jednak mieć jakieś swoje autorskie zalewy do drobiu, które dość często są oparte o mody. Dzisiaj na przykład jest modą do drobiu, do wieprzowiny, ale też do drobiu, poza tymi produktami, o których powiedziałem, dodawać jedną przyprawę, która łączy, Państwo myślą, zalewę moją do kurczaka, pieczywo, jest bardzo staropolska, ostatnio reklamowana wszędzie. Ręka do góry, jak to się wie. Ma czarny kolor. I ma czarny kolor. Marcin? Proszę Państwa, czarnuszka, moja ulubiona przyprawa i nie tylko w pieczywie, ale proszę sobie zrobić pieczonego kurczaka, niekoniecznie dodawać przyprawy już te klasyczne z kuchni polskiej, jak na przykład majeranek, ale sięgnąć po czarnuszkę smakuje wybornie i inaczej. Ale to my mówimy czarnuszka fajnie. Młodzież powie, czarnuszka, co to tam czarnuszka? A to im odpowiemy, że dzisiaj najmodniejsze połączenie kilku przypraw z kuchni indyjskiej, która ta przyprawa jest bardzo modna, pojawia się przy drobiu, pojawia się przy takich daniach, gdzie łączymy drób z tortillą, quesadillą i tak dalej. Jak Państwo myślicie, co to jest? Kuchnia indyjska, podpowiedź. Salam masala. Mieszanka, garam masala. Pan śpi już tam. Panie Wojku, pan się przesadza, dobrze? Mam się nie odzywać. Mam jeszcze inną, ale no dobra, już powiedział. Ale kto powiedział kurkuma? Ja. To o, panie redaktor, tam jedna z wielu przypraw tej mieszance, ale była pani druga, to będzie już. Dobrze, czy ktoś z Państwa, Marcin, ile uważa, że tam przypraw jest? W zależności od regionu, ale minimum 8. Czy ktoś powie połowę? Kurkuma była, tak? Kolendra. Czy kumin, tam jest kumin. Cynamon. Bardzo dobrze. Zatem cynamon to wie. Nie tylko do deseru. Sól. No, ucieszył się prezes klimatu. Sól. Sól alindyjska. Proszę Państwa, ja zapytam i to już będzie, bo tak moglibyśmy tutaj siedzieć do rana, a tu cały czas SMS-uje mi szef kuchni, czy pamiętamy, że carpaccio jest gotowe i fantastyczny bulion, który próbowałem z kaczki. Więc trzeba kurczaki robić. A jest tu jeszcze niespodzianka przygotowana przez Marcina dla Państwa, bo moja jest taka przyjemna. Więc ostatnia przyprawa, no to nawet dam, będzie pole manewru, że można sobie wybrać tą książkę. Ostatnia przyprawa, która jest bardzo modna ostatnio przy grillowaniu. Zresztą, proszę Państwa, grillowanie to jest tak szeroka dyskusja. Mi osobiście się podoba to, że jak jesteśmy zapraszani przez znajomych, sąsiadów, kogokolwiek na grilla, to przyjęło się, że każdy przychodzi ze swoim pojemnikiem, oczywiście z atestem, ten pojemnik jest... Tak, ma być kontrolowany przez lokalnego lekarza weterynarii. Tak, ten pojemnik.
że przychodzą znajomi i mówią tak, ja to już nawet wiemy, to zaprośmy tych, bo ci robią garkówkę, zaprośmy tych, bo robią kurczaka. I to jest fajne, bo są tak zwane różne smaki. Jest przyprawa, dzisiaj Państwo ją macie w formie suszonej, która pojawiła się na rynku, ja ściągam z Bieszczad. Szaszłyk niedźwiedzi. Kto to powiedział? Ja. Ja też chciałem powiedzieć, o czym nie mówię. Czy bardziej restauracyjne przepisy? Pani wybiera. No za taką odpowiedź. Starszy chodź na Podlasie bliżej. Naprawdę osobiście nie będę ukrywał, bo to chłopaki tutaj wiedzą, że ja wolę ten świeży. Wczoraj zbierałem. Zamarynowany kurczak takim pesto ze świeżego czosnku niedźwiedziego jest naprawdę super. Ja, proszę Państwa, nie będę zabierał więcej czasu, bo to fajny temat i można fajnie się z nim bawić, bo Marcin będzie krzyczał później. Na ten temat jest tak, że porozmawiamy przy stole. Natomiast zapytajmy szefa tutaj, którego sprowadziłeś z Wielkopolski. Ty jako człowiek, który przyjechałeś od Bałtyku przez Podlasie i Podhale Polskę, jeśli chodzi o kulinaria, bo pracowałeś wszędzie z Marcinem, a Marcin nie ma regionu, gdzie nie pracował. No nie, u mnie w restauracji nie pracował. Jeszcze, taki żarcik, panie prezesie. Sucha marynata czy mokra marynata? Osobiście robię to na pół. Ale stanie jak panie z Poznania. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj na boisku, bo wiecie Państwo, że Lech Poznań gra. Ja z Warszawy. Ostatnio wygrywa. No. Pan pokazuje. A ja mam pytanie do pana doktora już ostatnie. Marcin, wiem. Jaki wynik? No to wygramy to przecież. Mam pytanie. Są teorie u niektórych szefów kuchni, że pierś, a to Państwo na pewno chcieliby wiedzieć, pierś kurczaka ponakuwać nożem, znaczy widelcem grillowym i wsadzić do marynaty mokrej, bo te smaki bardziej wejdą w to mięso. Prawidłowo robić, nie robić. Nie. Czyli takie domowe nakuwanie mięsa, ale tak naprawdę, no, patrz, myśląc smakowo, no to ten smaczek wchodzi do środka. Tak, ale chłosta to jest najmniejszy wymiar kary za coś takiego. A, chłosta. Znaczy i tak ten smak wejdzie, nawet jeśli go nie nakujesz tego kurczaka, bo on naturalnie... Bezdelikatny. Tak, nie, ale on naturalnie pociągnie te przyprawy. Natomiast ponakuwane niestety podczas pieczenia wszystko wylatuje, ścięgna robią się mniejsze i... No, dobrze, to ja już z Państwem się pożegnam. Jeśli jakieś pytania do mnie, to jak najbardziej. Tak, ja tylko, ja teraz przyjrzę się, jak szef Marcin będzie dzielił tego kurczaka. Natomiast on tutaj przygotował pewną niespodziankę, która jest chytrym planem, bo on jest też z Poznania, to Poznaniaki takie są. Proszę Państwa, i ja to muszę powiedzieć, Marcin, zaczekaj. Wiecie Państwo, co wymyślił? Że jak Państwo sobie już podzielicie, to nie jest problem, czy tam skrzydełko będzie bardziej przycięte, mniej przycięte. Ale Państwo, oczywiście możecie ze mną konsultować, musicie przygotować do tego swoją autorską marynatę. Jest olej, są musztardy, są przyprawy i tak dalej, i tak dalej. I jak sobie już zabejcujecie, zamarynujecie tego kurczaka, to sobie napiszecie, jak się nazywacie. On się będzie marynował, my się będziemy bawić, a wy w sobotę musicie wsadzić do pieca w domu do pieca. No i wtedy nie ma lekko. Bo żyli w domu czeka.